Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak bluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zapraszam dzieci. Na razie czekam na drugi mikrofon, bo ten. Dobrze, może na chwilę tutaj, tak, możecie czekać. Więc tak. Trochę jak z Łodzi mówię, prawda? Jezus chciał właśnie być z wieloma ludźmi tam w tym domu, tylko że ten dom był trochę mały. Ale na szczęście, że tutaj mamy taką dużą świątynię, że mieścimy się wszyscy. To akurat jest miejsce dla wszystkich, także możemy swobodnie tutaj porozmawiać, nawet posilić się, bo w tamtym domu było tak ciasno, że nie dało nawet rady jeść coś. A teraz pytam was, czy może wy macie miejsce dla Jezusa? Bo to jest pytanie. Czy mamy miejsce dla Jezusa w naszym domu, to bardziej w naszym sercu? Czy znajdziemy dla Niego czas? Tak, Agata? Masz czas dla Jezusa? Zawsze wieczorem się modlisz. Bardzo ładnie. To jest pytanie właśnie, czy znajdziemy czas dla Jezusa? A tylko wieczorem? Kto jeszcze się modli rano? Ręce do góry. O, a kto sam się modli? Ręce do góry. A kto się modli z rodzicami? O, teraz mamy mikrofon. A kto się modli... inaczej, a kto ani się modli sam, ani z rodzicami? No, czasami trzeba zachęcać. No, też zachęcam rodziców, żebyście z dziećmi modlili się. Taki normalny, zwykły pacierz.
To jest bardzo ważne. I też, żeby każdy osobno miał takie 10 minut żarliwej modlitwy, relacji z Jezusem Chrystusem. To jest bardzo ważne. A często z babcią różańc. O, a kto się modli z babcią? Proszę bardzo, ręce do góry. O, tutaj częściej. No, święte babcie, które uczą nas modlitwy. Tak, tak. A co mamy robić, żeby być w tej rodzinie Jezusa? Jaki jest warunek? Kto słuchał? Pełnić co? Wolę Boga. Tak, pełnić wolę Bożą. A jaka jest wola Boża, myślicie? Co Bóg chce, żebyście czynili? Proszę bardzo. Jakie macie zadania od Boga? Modlić się i być dobrym. Być dobrym, tak. Co jeszcze? Uczyć Ewangelię. Uczyć się, tak. Co jeszcze? Przebaczać. Przebaczać, bardzo ładnie. No, jakie macie zadania? Jako małe dzieci. Do czego? Jaka jest wola Boża? Co jest miłe Bogu? Żebyście słuchali. Powiem wam, w innej Ewangelii, gdzie jest ta sama scena, to ewangelista mówi, że jest bratem, siostrą, matką Jezusa. Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniali je. Teraz pytam was, kto słucha Słowa Bożego? Kto słucha? Oczywiście. Ale kto na przykład w domu może czyta Biblię, albo z rodzicami czyta Biblię? O, sporo was. Bardzo ładnie. Bardzo ważne. A czy rodzice też opowiadają wam, dlaczego właśnie ta Ewangelia jest ważna dla nich? Czy któryś z rodziców też tłumaczy wam, dlaczego ta Ewangelia jest ważna dla niego? Tak? Bardzo ładnie. To wtedy to macie taki przekaz wiary, że rodzice mówią, że rzeczywiście Jezus Chrystus jest ten, który mnie przebaczył. Jest ten, który mnie wydobył z tego dołu śmierci. Jezus Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem. Mówią wam rodzice czasami, tak? No właśnie teraz. Zachęcam rodziców, żebyście też otwierali Słowo Boże waszym dzieciom, żeby też oni mogli zobaczyć, jak to jest żywe Słowo. Okej, teraz pytam was. Słyszeliście o dwóch królestwach. Jest z jednej strony Królestwo Boże i Królestwo Szatana. Pytam was, czym się różnią te dwa królestwa? Macie jakiś pomysł? Może, pytam kogoś nowego. No, królestwo jakby szatana jest bardziej złe. Okej, królestwo szatana jest złe, a królestwo Boże jest jakie? Dobre. Dobre, zgadzamy się, tak? Królestwo szatana jest złe, królestwo Boże jest dobre. Pamiętajmy to. A teraz pytam, jakie są cechy Królestwa Bożego? Na przykład, jeżeli mówię, że Królestwo Boże jest królestwem prawdy, no to Królestwo Szatana jest królestwem czego? Kłamstwa. Tak jest. Słyszeliście w pierwszym czytaniu, co to za kłamstwo? Że ten wąż uwiódł Ewę i Adama. Wiecie, co mówił ten wąż Ewie i Adamowi? Co mówił? Pamiętacie? Żeby zjeść to jabłko albo jakiś owiec. Ewy skusił najpierw, tak? A potem Ewa podała ten owoc Adamowi. Ale jakie to, co to za kłamstwo? Bo to było, pamiętacie, to było drzewo czego? Poznania dobra i zła. Ciekawe. A Bóg co mówił Adamowi i Ewie? Żeby z tego, czyli ze wszystkich można je, ale z tego jednego nie, bo gdyby jedli z tego owocu, co by się stało? Co by się stało? No, nie gadamy, słuchamy. Zostaliby wygnani z... Na pewno? Zostaliby wygnani z raju. Nie, co mówi Księga Rodzaju. Gdyby zjedli z tego owocu, oni by zmarli. Jakie doświadczenie właśnie mają Adam i Ewa?
To jest bardzo głębokie doświadczenie, słuchajcie. Bo gdy Bóg właśnie pyta Adama, gdy już zjadł z tego owocu: Adamie, gdzie jesteś? Słyszałem Twój głos, ukryłem się, bo jestem nagi. A Bóg mówi: kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Zobaczcie, to jest doświadczenie Adama, że on tak naprawdę nie poznał, co jest dobre, co jest złe. On poznał, że jest po prostu stworzeniem, że on jest we wszystkim zależny od Boga. I on chciał być jak Bóg. Czyli wiemy, że królestwo szatana to jest królestwo kłamstwa. A teraz, jeżeli Królestwo Boże jest królestwem pokoju, to królestwo szatana jakiego jest? Królestwem wojny. Królestwem wojny, kłótni. Jeżeli mówię, że Królestwo Boże jest królestwem łagodności, miłości, miłosierdzia, to czym jest królestwo szatana? No, proszę bardzo, idę tam. Królestwem nienawiści. Królestwem nienawiści, królestwem nieprzebaczenia, królestwem zazdrości, prawda? A jeżeli mówię, że Królestwo Boże jest królestwem czystości, to królestwem szatana jakim jest, proste? Brudu. Brudu, nieczystości, tak jest. Opowiadam wam jedną opowieść, co jeden ojciec pustelnik, który właśnie oddalał się od miasta, żeby walczyć z demonami na pustyni, mówił, że w sercu człowieka jest jak dom, tylko że czasami przychodzi taki mały demon i rzuca worek śmieci do tego domu. Ale niezły żart, co? Proszę tego nie robić. I tam czasami przychodzi ten demon i wrzuca do tego domu akurat ten worek śmieci. A co trzeba robić wtedy? No, trzeba usunąć, sprzątać od razu. Bo jeżeli gromadzi się, to potem nawet nie da się wejść do tego domu. Jezus nie może wejść do tego domu. Czyli Królestwo Boże jest królestwem czystości, królestwem miłości. Uwaga, to jest królestwo błogosławieństwa. Jeżeli Królestwo Boże jest królestwem błogosławieństwa, to królestwo szatana jakiego królestwa jest? No, co jest przeciwieństwem błogosławieństwa? No, przeciwieństwo błogosławieństwa. Przemoc? Nie? Przeklęstwa, bluźnierstwa. I słyszeliśmy właśnie o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. O, to jest trudne do zrozumienia trochę. Na czym polega ten grzech? Bo to jest taki grzech, proszę nie rozmawiać, słuchajcie teraz. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na odrzuceniu miłości Boga. Teraz to jest taki poważny grzech, bo polega na tym, że mówimy, że królestwo szatana jest dobre, a królestwo Boże jest złe. My chcemy tak robić? No właśnie, to jesteście daleko od tego bluźnierstwa. Oby tak, bo wiecie, są ludzie, którzy myślą, że królestwo szatana jest dobre, a królestwo Boże jest złe. A my nie należymy do tych, tak? Nie. Okej, słuchajcie, teraz mam taki kufelek. O, taki kufelek. A tutaj są takie dwie bronie, które przynależą do Królestwa Bożego. Kto zgadnie, co to za bronie mamy tutaj, żeby walczyć z szatanem? No, zobaczymy. Co mówisz? Krzyż. Krzyż. O, sprawdzimy już. Zgadza. Tak, to jest krzyż. Największą bronią przeciwko szatana. On od razu ucieka. Bo w krzyżu zbawienia to Jezus Chrystus właśnie odkupił nas przez swoją śmierć na krzyżu. A drugą broń? Co to mamy tutaj? Co myślicie? Proszę. Woda święcona. Woda święcona. Dobra broń. Tylko no niestety nie mam tutaj. Ale jest tam przy kaplicy Najświętszego Sakramentu. Można ją dobrać. Proszę. I co mamy jeszcze? Różaniec. Różaniec. Sprawdzimy.
Tak jest, zgadza się, różaniec. O tak, to od razu to wygania wszystkich demonów, powiem wam. A wy macie różaniec wszyscy? Tak? O, to trzeba skutecznie się obronić. Dobrze, ale Bóg was kocha. Kochani, to pamiętacie, żeby być zawsze po stronie Królestwa, którego? Bożego! Pamiętacie też, żeby być dobrym uczniem Jezusa, jak Maryja. Że słuchamy Słowa Bożego i je wypełniamy. Okej, możecie wracać do rodziców.